Podchodzi teraz Rolls-Royce. Przypominam tylko, że zmiana w siodle. Starszy uczeń Rafshanbek Malanbek Ulu dosiada po kontuzjowaniu Joanny Rychlak przez tego konia na padoku. Rolls-Royce jest już w maszynie startowej i jeszcze tylko Power Spirit. Mamy komplet i czekamy na sygnał do startu. Uwaga, uwaga! I gonitwa się rozpoczęła. Bardzo ładny, równy start. Kiss or Kill od razu poszedł na front. Na drugiej pozycji jest Power Spirit, ale stawka jest mocno zgrupowana na ostatnim miejscu Rolls-Royce. Kiss or Kill na prowadzeniu. Tuż obok niego jest Zimbardo. Po zewnętrznej blisko również trzyma się Power Spirit i to teraz on przechodzi na front. Power Spirit tuż obok Kiss or Killa. Między tymi końmi bardzo blisko jest Zimbardo. Na czwartym miejscu Proletarius. Na piąte przesuwa się Rolls-Royce, na przedostatnim miejscu jest Dame Gladys i na ostatnie odpada już Ungaretti. Do celownika jeszcze pozostało 1000 metrów. Na prowadzeniu jest teraz Zimbardo, to on przeszedł na front. Na drugim miejscu Power Spirit, na miejscu trzecim Kiss or Kill, na czwartym po zewnętrznej galopuje Proletarius, na miejscu piątym jest Rolls-Royce, choć jakby już troszeczkę słabo jest wyprzedzany przez Dame Gladys. No i już zbliżają się uczestnicy do prostej finiszowej. Wyprowadza na nią Zimbardo. Przy kanacie przyklejony Kiss or Kill. Najwięcej na tym zyskał, ale wciąż jest na trzecim miejscu. A teraz na pierwsze miejsce przechodzi Power Spirit. Środkiem toru bardzo dobrze galopuje. Po zewnętrznej próbuje go jeszcze wyprzedzić Proletarius. Kiss or Kill już jest na trzecim miejscu. Power Spirit, Proletarius. Ta dwójka ma przewagę dwóch, trzech długości na 300 metrów przed celownikiem. Wciąż na dwóch pierwszych miejscach Power Spirit i Proletarius. I to one walczą o pierwsze miejsce. Na trzecim miejscu teraz jest Dame Gladys, ale wciąż na pierwszych dwóch miejscach Proletarius oraz Power Spirit. Power Spirit i Proletarius. Power Spirit jeszcze się broni i wygrywa Power Spirit. Na drugim Proletarius, na trzecim Dame Gladys, na czwartym Kiss or Kill, na piątym Zimbardo, na szóstym Rolls-Royce i na siódmym Ungaretti. Oznaczony numerem 7 ogier Power Spirit pod Oskarem Nowakiem, trenowany przez Emila Zachariewa, zwycięża w gonitwie uczniowskiej, w gonitwie czwartej.